Flash PGE Ekstraliga. W trakcie minionego tygodnia kluby dopinały ostatnie tematy związane z kontraktami. Jedni żużlowcy natomiast wypoczywali, a inni intensywnie przygotowywali się do nadchodzącego sezonu. Daria Jagocka, zapraszam. Zooleszcz GKM Grudziądz zorganizuje zbiórkę dla podopiecznych specjalnego ośrodka wychowawczego Sióstr Świętej Elżbiety na ulicy Bydgoskiej oraz na ulicy Mikołaja Zryńska. Do 14 grudnia w sekretariacie GKM Grudziądz SA przy ulicy Halera 4 klub czeka na dary dla dzieci, m.in. pluszaki, zabawki, gry planszowe, słodycze oraz artykuły sportowe, szkolne, odzież czy też żywność sucha o długim terminie ważności. W ramach akcji będą również prowadzone licytacje gadżetów, które odbywać się będą na facebookowym profilu kibicowskim GKM Grudziądz. Swoje urodziny świętował także Sebastian Ułamek, szkoleniowiec Celfast Wilki Krosno. Urodzony w 1975 roku w Częstochowie, były zawodnik od nowego sezonu będzie pełnił funkcję trenera młodzieży. Z okazji urodzin życzymy samych sukcesów w nowej roli. Nowy zawodnik Zielona Energia KOWW Kniaz Częstochowa, Mikkel Mikkelsen, intensywnie przygotowuje się do nadchodzącego sezonu. Zobaczmy, co powiedział na wideo do swoich fanów. Just wanna check in with all you guys currently in Houston, Texas, preparing for the new season, working hard, racing motocross, hitting the gym, running, cycling, staying fit. Can't wait to see you all next year. Can't wait to see you on the stadium. I'm looking forward to hopefully a great season. We have a strong looking team and can't wait to hang out with all the guys at the team camp in the new year. But until then, take care everyone, be safe and I'll see you in the new year. Klub Moje Bermudy Stal Gorzów wspominał Zenona Plecha w drugą rocznicę śmierci. Zenon Plech był jednym z najbardziej utytułowanych polskich żużlowców. Od 2 lat Super Zenon został wielkim patronem PGE IMME. Patryk Dudek korzysta z wolnego i swoje wakacje spędza w Azji, a konkretnie na Bali i w Tajlandii. Warto być również na bieżąco z kanałami Zooleszcz GKM Grudziądz oraz Fogo Unii Leszno, gdzie cyklicznie pojawiają się nowe rozmowy z zawodnikami. No co, no wiadomo, że pierwsze co trzeba było się przerzucić na ten taki czas pozasezonowy, pozażużlowy. We had a few options for next year, but this seems like the right fit. The club, everyone around it seems like a great fit for me and my career moving forward. So I want to see the club do well. We're all ready to work together and have a really good season next year. W czwartkowy wieczór Motor Lublin otworzył autorską wystawę zdjęć Przemysława Gąbki, które podsumowywały sezon 2022. Podczas spotkania prezydent Lublina Krzysztof Żuk zaprezentował wizualizację projektu nowego stadionu żużlowego. Przed Lublinianami konsultacje społeczne projektu. Trzymamy kciuki za budowę nowego pięknego stadionu. W dzisiejszym fleszu to już wszystko. Zapraszamy do nas za 2 tygodnie, tymczasem śledźcie nasze socjale.